Cześć! Witam Was, moi drodzy, moi kochani, w kolejnym spotkaniu z naszą nie-wiedźmą. Zaczynamy odcinek 7 już, wow! 7, jak ten czas leci! W tym odcinku powinniśmy spotkać się z naszym ojcem po wielu, wielu latach rozłąki. No i dowiedzieć się, czy nasza matka była lisem, znaczy lisicą. Zobaczymy. Chyba, że można w jakiś inny sposób się stać kitsune. Może... Tak, sponsor oczywiście, przerwa na reklamę będzie, ale dokończę myśl, bo potem zapomnę. Może w jakiś inny sposób można zostać kitsune. Może jednak to jest jakiś czary mary. Może nasz Takao o czymś nie wie. Zobaczymy. No dobrze, gierka nam się ładuje. No i ruszajmy. Bo ja się niecierpliwie. Zobaczycie, po co niecierpliwie i nie udało mi się wiele zdobyć. Chociaż ostatnio mi się przycięło i nie mogłam reklam oglądać. No. No najgorzej. No i mamy 7 rozdział na południe. Okej, czyli jednak prawdopodobnie wyruszymy w podróż. Zastanawiam się, czy Kazu będzie nam towarzyszył. Nie wiem, kto tu mieszka. Lecz strachy na wróble w polu są co do tego jednego krzywe. Są co do jednego krzywe. Ho. Moment. Czyli to jest tak jakby głęboka myśl na temat mojego ojca, tak? Mojego domu? Strachy na wróble i też jasno krzywe. To brzmi złowieszczo. Przyszłam, żeby prosić Kazu o jeszcze jedną przysługę? Wcale nie. To by była nieuprzejmość wykraczająca poza wszelkie granice. Szkoda, że tak pomyślał. Shinobi zaczął wyrywać z tarczy igłę, zbierać te, które leżały na tkaninie. Nie. Chociaż może i nie. Znowu droga pasji. Nie wolno odrzucać takiej oferty. Jeśli powiem, że nie po to przyszłam, będę musiała tłumaczyć po co. A sama nie wiem. Żeby cię zobaczyć. Niech będzie tak, jak jest. Może to znak z góry. W to ostatnie Mei mocno wątpiła. Lecz nie zamierzała niweczyć pomyślnego zbiegu okoliczności i postanowiła po prostu milczeć. Ninja jak gdyby nie oczekiwał od niej odpowiedzi. Spojrzał całkowicie spokojnie. Trzeba porozmawiać z Takao. Powiedział, że powinnam jeszcze pouczyć się magii i spróbować kontrolować zmiany w lisice. Jak to brzmi? Czyli wyruszamy później. My? Dziękuję. Czyli jednak skinął głową. Znowu kolejna wyprawa z Kazu. Kazu nie zwlekając poszedł pomówić z Joninem. Mei nie pozostawało nic innego, jak wrócić do Hongyanga. Mam problem. Zatrzymała się pod domem, podziwiając lampiony. Otworzyły się drzwi i pojawił się starzec. Ładnie? Bardzo. Nieraz widziałem takie spojrzenia. To znaczy? Jak teraz u ciebie, żegnasz się z miejscem. Tak, masz rację. Dziadku Hongyang. Nie spodobało ci się u nas? Klasnęła w dłonie. Oczywiście, że mi się spodobało. Tu jest bardzo ciekawie i malowniczo. Czarownie, ale... Nie chcę czekać, aż mnie poproszą, żebym sobie poszła. Starzec uniósł brwi. Jednakże dziewczyna go zatrzymała. Nie, dziadku Hongyang. Ja już postanowiłam. Potarła niewidoczny znak na lewej dłoni. Nie mogę zostać tu na zawsze, a tam... Mei zrobiła nieokreślony gest w stronę gór. Tam jest moja przeszłość i jeśli się z nią nie sprawię, w przyszłości będzie trudno. Stary ninja popatrzył na nią przenikliwie. Boisz się? Ale wychodzisz swoim strachom na spotkanie. To znaczy, że już zwyciężyłaś. Jesteś zwycięzcą. Mei uśmiechnęła się w odpowiedzi. Hongyang, powiedz. Od razu spoważniał. Pytaj. Dlaczego Takao mi zaufał? Bywają tu inni goście? Ile jest klanów Shinobi w Noirio? Dlaczego Takao? Czy to się tak czyta Takao jak kakao?
Może tako po prostu. Tak jak kazu, czytam kazu, a nie kazało. Może będę czytać tako. Dlaczego tako mi zaufał? O, niech będzie. Takao. Słyszałam przecież jego rozmowy z kazu. Jonina nie cieszyło moje pojawienie się tutaj. A teraz mi pomaga. Rzadko kto chce ratować takich jak my. Ninja? Tak. A ty ukryłaś kazu przed pogonią. Mało tego, jesteś kitsune. Nie masz przyjaciół ani protektorów. Jesteś sama. Nie jesteś głupia i nie zdradzisz klanu. Tylko wrogości ze strony shinobi by ci brakowało. Dzięki. Po prostu chcesz powiedzieć, że jestem w aż tak kiepskiej sytuacji, że się zlitował nade mną, tak? Ale tak bardzo się zlitował. Dokładniej może ci sam powiedzieć. Bywają tu inni gości, gdzieś z klanów? Kto je liczy? Kilka, są całkiem maleńkie, są też liczne. Straż miejska pewnie chciałaby wiedzieć. No, chciałaby. Leniwym pomaga nieudolność. Nas nie tak łatwo przesłuchać. Dziękuję. Za co? Za gościnność, leczenie i mądre słowa. Okej, mogłam w sumie o gości zapytać. No ale dobra. Może Takao. Tak, może jego zapytamy. Następnego dnia Tako spróbował sprowokować Mei do przemiany. Chciał mnie wkurzyć? Wkurzył mnie? Najpierw przekonał się, że straszanie lisicy myszami nic nie da. Potem przyniósł węża. Wąż rzeczny tu dudu. Jednakże i jego widok, sennie poruszającego się w jesiennym chłodzie, zamiast strachu wzbudził jedynie litość. Mei pogłaskała łuskowate, gładkie ciało, zastanawiając się, czy biegdaka nakarmić. Następna była sklopendra wielkości dłoni. Dziewczyna skrzywiła się, lecz stworzenie wywołało nie jedynie wstręt. Wówczas shinobi stworzył wstrętne, zębate stworzenie. Wyciągało ku niej łapy. Uda się. Jakby powiedział, że mnie kocha. O, to wtedy na pewno bym się zestresowała tak, żebym się zamieniła w lisicę. Iluzja stwora wyglądała przekonująco, lecz Mei wiedziała, że to nieprawda i nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ostatecznie kitsune nie zdołała przybrać swojej prawdziwej postaci. Tako to nieco zasmuciło. Jednakże oświadczył, że tylko iż Mei nie udaje się zmienić w zwierzę, nie jest wielkim problemem. Z czasem jej się uda. Najważniejsze to dać sobie radę ze spontanicznymi przemianami, które mogą zdradzić lisicę. A w tym celu należy skoncentrować się na ogólnej praktyce kontroli nad magią. Po tym, jak po raz kolejny udało jej się podpalić gałązkę, czarownik rzekł: podstawy już znasz, ale twoja magia jest jeszcze słaba. Tym bardziej nie zapominaj, że ona powoduje u ludzi zawiść i strach, a te z kolei prowadzą do agresji. On mi naprawdę chce powiedzieć, żeby na mnie polować. Ukrywaj to, kim jesteś. Bądź ostrożna w czynach i słowach. Jesteś silniejsza i mądrzejsza od wielu, lecz brak ci życiowego doświadczenia. Na drogach możesz spotkać kogokolwiek. Kiedy będziesz sama podróżując, udawaj głupią i biedną. Tych, których się nie zauważa, rzadziej czepiają się kłopoty. No, wiadomo. Rozumiem. To troska? Kiedy ostatni raz byłaś w południowej prowincji? Ani razu, odkąd zabrano mnie z domu do Okija. Skoro już Kazu postanowił cię odprowadzić, masz doskonałą możliwość, by się rozglądać i zapamiętywać, jak zachowują się inni. To pomoże ci potem zniknąć wśród zwykłych ludzi. Zapamiętam. Czy mogę ci się jakoś odwdzięczyć, Tako? Jonin zamyślił się, patrząc na nią. Od jego spojrzenia Mei czuła się nieswojo. Tako uśmiechnął się dobrotliwie i rzekł: tak, możesz. O nie, trzeba było nie pytać. Przyjdź do mnie wieczorem. Zaraz wrócimy do wioski, pokażę ci mój dom. Co? Starając się nie okazać niepokoju, który nagle się pojawił, dziewczyna ruszyła w ślad za przywódcą klanu. Och, dlaczego zapytałam?
Przyjdź do mnie wieczorem. Może ja jestem dziwna, ale mam pewne skojarzenia. May to krążyła po izbie, to opadała na łóżko, stale spoglądając w okno. Im ciemniej robiło się na zewnątrz, tym trudniej było myśleć o czymkolwiek prócz słów Jonina. Cudownie, pozostaje mi zacząć dziękować mężczyznom za gościnę i pomoc w taki sposób. May! Dlaczego go od razu podejrzewasz o niecne zamiary? No wiesz co? Ja go wcale o takie rzeczy nie podejrzewam. Nie, to nie może być prawda. To jest przywódca Shinobi. On przecież jest bardzo kulturalny i nie wykorzystuje niewinnych, samotnych dziewcząt. Prawda? Może nie to miał na myśli. O, wreszcie! Dobre myśli cię przychodzą, mądre myśli. Sama wiodła ze sobą spór. Nie wolno być naiwną. To ninja. To jego wieś. A ja jestem jego dłużniczką. Tak, nie będzie wszak wykorzystywał sytuacji, żeby ze mną coś takiego byłoby niegodne. A co ja o nim właściwie wiem? Skąd mam wiedzieć, czy to go zatrzyma? Może powiedzieć o tym Kazu, a on wymyśli, co robić? Za nic, po takiej próbie nie zdołam nigdy więcej podnieść na niego oczu ze wstydu. Wyschnąwszy głęboko imię słów tak bardzo, May postarała się uspokoić. Nadszedł czas, by podjąć decyzję. Iść do domu, tako, zostać w domu. No oczywiście, że idę. Obiecałam. Wybór wpłynął na stosunki z taką. Okej. Sama przecież wspomniałam o wyrażeniu wdzięczności. Jeśli teraz wcale się nie pojawi, to go obrażę. Jeśli poproszę o wyrażenie wdzięczności w łóżku, będę się wykręcać. Pamięta przecież, jak było z moją pierwszą przemianą. Może... No cóż, może liczy na to, że w końcu... Ej! Tak, to jest to, o czym mówiłam wcześniej. Na pewno. Tylko ja tam mówiłam o kochaniu, znaczy w sensie no, że powie, że ją kocha, a ona tutaj się wystraszy. On to sprowokuje. Okej, ale super. Mam nadzieję, że tak będzie, że rozszyfrowałam zamiary gry. Wygładziła fałdki na ubraniu i weszła na zewnątrz. A może spotkam Kazu? Gdzie idziesz? Do domu Jonina. Shinobi otworzył niemal od razu po tym, jak May zapukała do drzwi. Czyli to znaczy, że czekał na mnie. Dziękuję. Za co? Przyszłaś? Naturalnie. Jesteś głodna? Nie, dziękuję. Gestem zaprosił, by usiadła. Sam usiadł naprzeciwko. Ładne ma to mieszkanko. Na rozdzielającym ich stole stało kilka prostych, lecz apetycznie wyglądających dań. W kącie tliły się kosztowne kadzidełka. Zrobiły atmosferę. Mam nadzieję, że moja prośba nie okaże się dla ciebie uciążliwą do spełnienia. May, jaka mina. May, rzadko bywam w miastach i mam możliwość cieszyć się towarzystwem kobiet. A może mu chodzi o to, że ona jest gejszą po prostu i chce, żeby mu nalała herbatki. Żeby dla niego zatańczyła, zaśpiewała, prawda? Serce dziewczyny zakołatało. Dobra, jesteś już lisem? A szczególnie towarzystwem gejsz. A, będę wdzięczny, jeśli zatańczysz dla mnie, a potem upiększysz wieczór konwersacją. Zaskoczenia! Z jej ust wyrwało się krótkie... I już? Czyli wygląda na to, że to jednak May na coś liczyła. Tak. To będzie piękny prezent. Co ja sobie wyobrażałam? Pewnie, że May jesteś taka super, że każdy chce cię... No. Nieco zagubiona. Dopiero po kilku sekundach skinęła głową. Z przyjemnością. Szkoda tylko, że nie ma muzyki.
Czarownik poruszył palcami, rysując w powietrzu znak i w pokoju zabrzmiał Shyamsen. Melodia dobiegała dosłownie zewsząd. Wydawało się, że to same ściany wydają dźwięki. Nie wiedząc, jak długo będzie grać czarująca melodia, Mei wstała. Ręce Kitsune wzniosły się w stronę sufitu. Dziewczyna, jak gdyby nie dotykając podłogi, przesunęła się w bok, zawirowała. Ruchy niby fala miękkie, płynne, a jednocześnie gwałtowne i śmiałe. Jonin patrzył z nieskrywanym zainteresowaniem. Podobam się mu. Dziewczyna tańczyła doskonale, zupełnie jak na swoim debiucie. Taniec był pełen wrażliwości, emocjonalny. Tako zauważył to, nie kryjąc zadowolenia. Kiedy Mei skończyła, rzekł cicho. Co rzekł, Tako? To było zachwycające. To najmniejsze, co mogłam dla ciebie uczynić. Później dziewczyna zajęła Jonina lekką rozmową, starając się wybierać ogólne tematy. Przywódca klanu wypytywał Mei o to, w jakich herbaciarniach bywała, opowiadał o lokalach stolnicy. Uznawszy, że lepiej skończyć konwersację, póki chęć rozmowy nie przeszła sama z siebie, Mei pożegnała się. Tako nie zatrzymywał jej. Dziwne uczucie. Jak gdyby przez cały ten czas mnie badał. Po co? Może cię szykuje do jakiejś roli? Tak, dobra, to dajmy chwilę dla sponsorów. Okej, powiem wam, że ciekawa sytuacja, ale szkoda, że Granny wpadła na ten pomysł, żeby zrobić tak, jak mówiłam, nie? Że zacznie się do niej dobierać. I ona się przestraszy i zamieni się w lisicę. No i jakoś jej pomoże. Spróbuję pomóc za ją powstrzymać, albo no jakoś skontrolować ją, jej magię oczywiście. Ale myślę, że to byłoby i tak czy inaczej źle odebrane, tak? Bo on mógł potem się tłumaczyć, że przecież chodziło mu tylko o to, że się przemieniła. No ale to nic. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Kazu powinien był powiedzieć, kiedy opuszczamy wieś. Wczoraj pewnie było już za późno. Za dnia miałam zajęcia. Wiedział o tym. Czyli powinien przyjść dziś. A ciekawe, czy jak się dowie o mojej wizycie wieczornej u Tako, czy będzie zazdrosny. Jeśli już się nie pojawił, Hongyang by mi powiedział. Jeśli już by się pojawił, pewnie tak miał być. Mei czekała na dworze, obserwując ciemne kontury gór. Z cienia wychyliła się sylwetka. Witaj. Azumi? Co ty tu robisz? Proszę mi nie nachodzić. Dobry wieczór, Azumi. Czekałaś tu na mnie? Nieważne. Kazu postanowił cię odprowadzić. No i? Nieważne. Sama go to zapytaj. Coś nie tak? Zgadza się? To było pytanie. Nieważne. Sama go coś zapytaj. Coś nie tak? Zgadza się? Coś nie tak? Wszystko. Zazdrosna? Uratowałaś go, a teraz dbasz, by o tym nie zapomniał. Okej. Pomogłaś, to pomogłaś. Miej honor. Postanowiłaś wyczerpać jego wdzięczność do samego dnia? Dna? Podeszła bliżej? Nie sądzę, że mówiąc to, Azumi chce dociec prawdy. Ona po prostu musi sama upewnić się, że ma rację. Kazu odniósł ranę, lecz zamiast się leczyć, wyruszy do nikogo niepotrzebnej wioski. O, przepraszam, do wioski potrzebnej tobie. Lisiczka nie ma łapek? Sama nie da rady dojść? Mei nie miała zamiaru usprawiedliwiać się i wyjaśniać, że Kazu sam zaproponował pomoc. Nie mogła też powiedzieć tego, co myśli, ostatecznie była tu gościem. Dlatego też milczała, obojętnie patrząc w bok. Po drodze zbliżał się do nich Kazu. Azumi też go zauważyła i ruszyła mu na spotkanie. Czy to będzie gorące powitanie? I to mnie! Kinuyo mówiła, że jestem impulsywna. Oto kto powinien uczyć się powściągliwości.
Zatrzymali się niedaleko i May bardzo dobrze słyszała ich rozmowę. Pozwólcie się jej. Azumi, to nie sprawa. Ona przecież doskonale wie, że ja wszystko słyszę. Nie pojmuję, dlaczego Jonin ci tego nie zabronił. Co dla ciebie jest niejasne w moich słowach? Nawet dzieci wiedzą, że jeśli przyjmiesz pomoc od Kitsune, to potem ciężko będzie ci spłacić dług. Twoja rana. Już w porządku. Będzie ci wstyd za to, jak się zachowujesz. A teraz idź już. Azumi nie protestowała, poszła w głąb wsi. Zniknęła za rogiem domu. Kazu podszedł do May. No co tak patrzysz? Powiedz coś. Zepsuła mi humor. Wyruszamy rano. Słuchaj, ona... Zapomnij. Jeśli nie chcesz utrudniać, wyśpij się. Jutro będziesz miała trudny dzień. Powinnaś być świeża i wypoczęta. May niedługo przygotowywała się do podróży. Żegnając się, Hongyang dał jej dwa zawiniątka. Większe, w którym było trochę jedzenia, i mniejsze z kawałkiem mydła. Wszystkie inne potrzebne rzeczy można było, jak twierdził starzec, kupić po drodze. Kazu przyniósł ciepłą odzież. Okej, czyli będzie się znowu przebierać, bo chcecie zerwać, wyrwać ode mnie diamenty. Tu jest jeszcze jesień. Na przełęczach będzie leżał śnieg. Daj mi chwilę. Chwilkę? Czekam na zewnątrz. Dziewczyna ubrała się. No właśnie, jak zwykle. Ciepłe ubranie, ładne. Ciepłe ubranie. Ciepłe ubranie. Ładne, to jest ładne. Tanie i ładne. Bardzo nam pasuje. I wyszła z domu. Zbliżając się do lasu, May kilka razy obejrzała się w stronę wsi, a potem dachy domów zniknęły za drzewami. Czuję się niezręcznie. Nie pożegnałam się z Tako. Nie miał zamiaru się pojawić? Nie. A ja to powiedziałam, ja myślałam, że... Myślałam, że ja to pomyślałam. Jonin poświęcił mi swój czas. Pomógł mi zrozumieć magię. Wciąż nie wiem, co o mnie myślał. Kazu odpowiedział po kilku krokach. Spodobałaś się mu. W sensie? Ale to niczego nie zmienia. Spojrzała na plecy idącego przed nią z Shinobi. A tobie spodobałam się? O. Ten, nie odwracając się, rzucił szorstko. Dlaczego nie pytasz? O co? O co? O to, o czym pomyślałaś. May nie wiedziała, co ją bardziej spieszyło. To, że Kazu śmiał uważać, że może znać jej myśli? Czy może to, że naprawdę jej odgadł? Kryjąc zawstydzenie z zdziwieniem, May wydała z siebie krótki śmieszek. Nie rozumiem, co masz na myśli. Shinobi tylko parsknął w odpowiedzi. Przeszła nad pniem powalonego drzewa. Przez jakiś czas szło w stronę strumienia, w którym May zdarzyło się skąpać. Potem skręcili w stronę gór. Pewnie szli miało być. Twój ojciec jest rolnikiem, jak się nazywa? Jest kowalem. Ichiro Nakamura. Masz rodzeństwo? Nie. Świetnie, im mniej ludzi o tobie wie, tym lepiej. Jak poszło z przemianą? Nie udało się. A za pierwszym razem jak to się stało? Co cię wystraszyło? Ja myślałam, że Kazu wie. A nie, ja to powiedziałam chyba Roninowi wtedy. Tako, ani Kazu. Chyba. Westchnęła ukradkiem. Tako opowiedziałam, bo to było konieczne. Kazu... A nuż uzna, że mu nie ufam? Paskudnie. Wiesz, czasem mi się zdaje, że to wszystko było, że ze 3 miesiące temu
albo w ogóle przydarzyło się nie mnie. Wtedy było wszystko naraz. Wiele różnych wydarzeń. Potem mężczyzna Wiokija. Powinieneś wiedzieć, jak to się robi. Miałam dług za naukę, on, a wtedy ja w Lisice. May sama była na siebie zła z powodu tej szczerości i gotowa była na różne reakcje. Uprzejme milczenie, śmieszek, słowa współczucia. Shinobi zadziwił ją. Stój. Podwinął rękaw. Okazało się, że nosi na przedramieniu małe noże, umocowane z pomocą rzemieni. Daj lewą rękę. Nie. Nóż? Podwinąć rękaw? Ja nie chcę, żeby mi rękę uciął. Ninja przywiązał broń do szczupłej ręki dziewczyny. To po to, żeby nikt cię nie dotykał, kiedy tego nie chcesz. Okej. Okay. Tnij zawsze w gardło. Okej. Okay. Dobrze. Jeśli boisz się zabijać, wbij w nogę. Tylko potem nie zapomnij przekręcić ostrza. Obnażyła ostrze. Szorstka rękojeść przyjemnie leżała w dłoni. Ja przecież nie umiem się nim posługiwać. Poradzisz sobie. Tylko wyciągaj go, kiedy będziesz gotowa zaatakować. W przeciwnym razie nie będzie twoim przyjacielem, a wrogiem. Okłamie, dając iluzję przewagi. Rozumiem. Ukrywszy broń, zapytała. A ty wiele razy? Zabijałem? Nie liczyłem. Kazu doprowadził ją do skały, w której ziało wejście do jaskini. To tam. Idź za mną. Jaka ładna jaskinia. Blady, czarodziejski blask rozpraszał mroki na tyle, żeby można było widzieć, na co następujesz. To też czary, Tako? Nie, to sąsiedzi. Yokai? Kazu skinął głową. Za plecami zabrzmiały kroki. May odwróciła się gwałtownie. Kogo zobaczyłam? Nikogo nie było. Aha. Nie zwracaj uwagi. On tu zawsze tupie. Jeśli jesteś z kimś z klanu, nikt cię nie tknie. Tako zapomniał ci powiedzieć? Przestraszona May potrząsnęła głową. Shinobi spokojnie szedł dalej. Dziewczyna robiła to samo. Przez jakiś czas ktoś za nimi szedł. Potem kroki ucichły. May wyszeptała. Kto to był? Nie wiem. Hongyan nazywa go Beto. Nigdy go nie widziałeś? Nie. A czego on chce? Nie wiem. Czyżbyś nie był ciekaw? Jesteś zadziwiająco obojętny. Jest zazdrosny może, że poszłam do Jonina. Chłód. Przywykłeś? Kazu odpowiedział, nie odwracając się. Już dawno. On się tu pojawił na długo przed moim narodzeniem. Hongyan był jeszcze młody. I też nic nie wie? Powiada, że Beto sam próbuje pojąć, po co my tu chodzimy. Nie jest niebezpieczny? Nic więcej nie robi. Tym niemniej dziewczyna jeszcze kilka razy odwróciła się, zaglądając w półmrok jaskini. Nie zobaczyła ani nie usłyszała nic dziwnego. Ładna jaskinia. O, a to co? Mechanizm transportowy. Ninja zatrzymał się przy drewnianym kole. Obok siała jama prowadzącego pionowo w dół tunelu. Kosz jest na dole. Tak powinno być? Tak. Satoshi często chodzi na polowanie. Przestań. Ale co? Co mam przestać? Denerwować się. No tak. Zadaję dużo pytań, kiedy się denerwuję. Kiedy jesteś w stresie, zadajesz masę pytań. Wybacz. Poczekaj tu, ja pójdę przystawić dźwignię.
Ninja zniknął za zakrętem. Rozległo się ciche skrzypienie. Koło zakręciło się. Kątem oka Mei zauważyła ruch pod sklepieniem. Okej. Okay. Niewyraźny cień przesunął się na ścianę. Okej. Okay. Stworzenie bezdźwięcznie zeskoczyło na podłogę pieczary. Na Mei spojrzała para opolizujących oczu. Odstraszyć magią, nic nie robić, zaatakować nożem. Może nóż? Mei złapała za nóż. Udało się? Rzuciła się w stronę złowieszczego cienia. Ten skoczył jej na spotkanie. Jokaj? Ale... Istota z łatwością wybiła dziewczynie broń z ręki i jednym ciosem zwaliła ją z nóg. No! Nad twarzą Mei zaliśniły kły. No nie, znowu to samo? Nie lubię tego, że gra mnie cofa w czasie i moje wybory nie mają konsekwencji. Wolałabym, żeby moje wybory miały konsekwencje, a nie znowu to samo. Że muszę i tak wybrać jedyną prawidłową odpowiedź. Nic nie robić, bo nie mogę chyba użyć magii, tak? Bo tam było napisane, że nie mogę okazać wrogości. Dziewczyna czekała. I on mi mówił, że nic mi nie grozi. Najważniejsze to nie okazywać wrogości. Dobra, nie słuchałam, co mówił Jonin cały. Istota zbliżyła się, ale w mroku i tak nie udało jej się przyjrzeć. Mei zerknęła w kierunku, w którym oddalił się Kazu. Kazu, ratuj. Nie ma po co go wołać. No proszę, jakich gości ma tako? Bursztynowe kisne. Mąż i ostatnia w całej otulicy. Co? Mei? Cień drgnął ze strachu i umknął. Mei spojrzała na ninja. Jedziemy w dół. Ktoś tu był. To nie Beto, poruszał się bardzo cicho i widziałam go. Wszystko w porządku? Chyba tak. Porośniesz sierścią? Nie. Nie, ono albo on nie chciał mi zrobić krzywdy. Jokaj. Idziemy? Do waszej wsi można się dostać tylko przez te jaskinie? A chciałabym kiedyś wrócić? Shinobi bez złości skrzywił się, słysząc kolejne pytanie Kitsune. Nie, tak jest bliżej na południe. Obchodząc ją, zmarnowalibyśmy kilka dni. Mei i Kazu weszli do kosza. W rękach mężczyzny był kawałek cienkiej ciemnej tkaniny. Zawiążę ci oczy. Co? A po co? Słusznie, jeśli mnie złapią i zaczną torturować, nie opowiem nic o tej drodze, nawet gdybym chciała. No tak, tylko że jeśli oni nie będą o tym wiedzieć, że ci jednak zawiązał oczy? Będziesz musiała iść na ślepo. Długo, ale będę cię trzymał. Dobrze. Rozumiejąc konieczność takiej ostrożności, dziewczyna przymknęła oczy. Jakie efekty. Kiedy przestała widzieć drogę wiodącą do tajnej kryjówki klanu, kosz drgnął i z szelestem ruszył w dół. Po długiej jeździe szli przez jaskinię. Mei zorientowała się w tym dzięki kamieniom pod nogami i echu. Kazu mocno trzymał ją pod ramię, czasem podnosił i niósł na rękach. Ciekawe dlaczego. Dziewczyna ani myślała protestować. Pewnie trudno tu przejść, a tak jest szybciej. W szczególnie długim takim momencie ninja rzekł, jak gdyby nigdy nic. Jeśli objąć za szyję, będzie lżej. Co? Nic nie robić, objąć. Ręce nieśmiało i ostrożnie oplotły szyję Kazu. Bez wątpienia tak było, że i jej, i jemu. Okej. Mei miała wielką nadzieję, że w mroku ninja nie zauważy rumieńca z wstydu na jej twarzy.
Potem wyszli pod otwarte niebo. Na twarz sypały się drobne śnieżynki. Dookoła szeleścił las. Wytrzymaj jeszcze trochę. Kazu zdjął wreszcie opaskę. Okej, widzę świat. Wow, jaki biały świat! May zmrużyła oczy, przyzwyczajając się do światła. Pewnie tak miało być. Wybacz. Takie są zasady klanu. O nie, to nie śnieg? Nie śnieg, delikatny. Rozumiem, oczywiście. Nieprzywykła do długich spacerów, dziewczynę szybko zaczęły boleć nogi. Starała się wytrzymać, zaciskając zęby i próbując nie zmniejszać tempa. Może w liska się znowu zamienimy? Okej, rozbiliśmy obóz. Pod wieczór śnieg zaczął padać gęściej. Kiedy Shinobi postanowił zatrzymać się na nocleg, trudno było znaleźć miejsce niepokryte białą pierzyną. Jak ja mam spać na dworze w śniegu? W lesie jest bezpiecznie, możesz odpocząć. Dzień spędzony w drodze zmęczył ją i May zasnęła zaraz po kolacji. Po środku nocy coś ją rozbudziło. Głosy? Kazu spał spokojnie. Kitsune rozejrzała się. Wszędzie cicho, nie ma nikogo, choć... May wyraźnie poczuła na sobie natrętne spojrzenie. Kilka kroków od nich poruszył się przesadzisty cień. Zaświeciły znajome już oczy. Nim dziewczyna obudziła towarzysza, yokai z jaskini wezwał ją ruchem łapy. Boju. Czy powinnam oddalać się od ogniska? Tako mówił, że duchy znają wszystkich ninja z klanu. Czy ta istota mnie nie zaatakuje, jeśli znajdę się daleko od Kazu? Z drugiej strony zainteresował się mną w jaskini i mówił coś o Kitsune. Czekano na nią. Czeka na mnie i teraz pewnie będzie wybór iść lub nie iść. Podejść, obudź Kazu, siedzieć cicho. May wstała cicho. Od razu rozległ się głos nieotwierającego oczu ninja. Ty dokąd? Ups. Muszę. Za potrzebą. Niejednoznaczna odpowiedź, jakby do przewidzenia, była wyrażona po swojemu. Daleko nie odchodź. Ruszyła w stronę ducha. To bardzo odpowiedzialne. Ale jestem ciekawa, bo on może mi coś powiedzieć. Stanąwszy blisko, wreszcie mogła go dokładnie obejrzeć. Wow! Jaki uroczy! Jak z tych japońskich horrorów. Oh. Niesamowity głos wyrzekł. Lisiczka! Mam na imię May. Duch uśmiechnął się po swojemu, obnażając kuły. Nazywaj mnie Shino Odori. Może być Odori? Dawno nie widziałem Kitsune. Więc pani wie, kim jestem? To pani? Widać w tobie nieludzką naturę. Tak wyraźnie, jak i we mnie. Oczywiście. Ile masz ogonów? Jeden. Shina Odori była wyraźnie rozczarowana. Znaczy, magia całkiem słaba. Szkoda. Ty mi nie pomożesz. Wybacz, że niepokoiłam. Lisicio May. Niech twoja droga i szmiary będą szkryte przed wszystkimi. Wyrzekłszy dziwne życzenia, yokai poruszyła się, zbierając się do odejścia. Proszę poczekać. Tak? W jaskini nazwała mnie pani bursztynową Kitsune. Co to znaczy? O tak, ty pewnie jesteś sierotką, biedna. To wszystko tłumaczy. Możesz zostać u nas w lesie. Znajdź ci dobrą, suchą norę. Ja nie wiem, jak na taką propozycję odpowiedzieć. Myślę, że to jest propozycja nie do odrzucenia po prostu.
Jakiś kurczy japoński duch z horroru proponuje mi, że znajdzie mi dobrą suchą norę u nich w lesie. I będę miała ją za sąsiadkę. Kitsune odmówiła grzecznie. Dziękuję, ale to nie dla mnie. Jasne. To z starożytności szczególne kamienie. Bursztyn zrodzony przez drzewo i perła, co powstała w głębi ostrygi. Żywe kamienie, magia natury, cud. Kitsune lubią żywe, a także tworzył szczuda. Zwiążałyście bursztyn z ogniem. Rudy kolor jest ciepły i jest zasygłym płomieniem. Biała perła i kolor powietrza niestałego jak iluzja, kruchego jak mirażysze. Symbol, które zostały użyte jako nazwa z wyższej magii. Dlaczego mogę być ostatnią w okręgu? Powiedziała pani, że to, że jestem sierotą, coś objaśnia. Gdybyś miała matkę, ona opowiedziałaby ci o kamieniach. Ostatnia? Was mordują od kilku lat. Kto? Dlaczego? Ja się czym nie interesuję. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Super. Kto może robić coś takiego? Ja przeszkodziłam? Ja odpowiedź siałam? Wystarczy? Nie masz czym zapłacić za inne odpowiedzi, Kitsune. Shino Odori bez pożegnania zniknęła w bambusowych zaroślach. Świetnie, nastraszyła mnie i jej sobie poszła. Ponieważ Shino Odori nie chciała ukazywać się Kazu, Mei postanowiła uszanować tajemnicę ducha i nie opowiadać o nocnym spotkaniu. Ciekawe w ogóle, co ode mnie chciała. Nieładnie zdradzać cudze sekrety. Chciała pomocy ode mnie, magicznej pomocy, więc ciekawe, co się dzieje w lesie tym. Kolejny ładny pejzaż. Niebawem wyszli z lasu. Dookoła rozpościerały się pola, okalające małe smętne wioseczki. Czasami sypał śnieg. Zimowe drogi były puste. Pejzaż zasmucał Mei. Chłodny wiatr nie sprzyjał rozmowom. Dlatego też prawie przez cały czas szli w milczeniu. Jedyne, co poprawiało jej nastrój, to to, że nie trzeba było już nucować pod gołym niebem. Zatrzymali się w zajazdach. Te prosiły się o remont, nie mniej niż chłopskie chaty dookoła, ale przynajmniej było w nich ciepło. Kazu, wydaje mi się, że ludzie żyją tu biedniej niż na północy. Nie wydaje się. Dziwne. Przecież w tej prowincji jest stolica. Sądziłam, że powinno być na odwrót. Widocznie dawno ci tu nie było. Co taki oschły do mnie jest? Tak jest już od kilku lat. Kilka razy natykali się na posępnych, nieprzyjemnie wyglądających ludzi, przypominających rozbójników. Gdy patrzyli na Mei złymi, ohydnie maślanymi oczami, dziewczyna czuła się nieswojo. Lecz obecność Kazu niweczyła plany niegodziwców dotyczące ewentualnych rozrywek. Żaden z degeneratów nie śmiał zbliżać się do Mei. A potem Mei rozpoznała swój rodzinny dom w zarysach kolejnej zbliżającej się wsi. Okej, to będzie zakończenie pewnie odcinka. Dotarliśmy. Spojrzała na dalekie jeszcze domy. Tyle lat minęło. Rozpoznasz go? Nie byliśmy z ojcem szczególnie bliscy. To człowiek powściągliwy. Nie nadużywa czułości, ale tak, rozpoznam. Mam nadzieję, że jeszcze żyje. Sprawdzimy. Nie. Chcę sama. Trzeba już pozwolić mu odejść. On już i tak wiele dla mnie zrobił. A nuż w domu coś będzie nie tak? Kazu mnie nie zostawi, uważając, że ciąży na nim odpowiedzialność. Wykorzystywać to byłoby egoizm. On nie zasługuje na podobne traktowanie. Uważając, by nie zadrżał jej głos, rzekła: dalej pójdę sama. Czuję, że nadszedł czas, abyśmy się pożegnali. Jestem ci bardzo wdzięczna
Doprowadziłeś mnie, nie pozwoliłeś umrzeć. Zrobiłeś wszystko, a nawet więcej. Ukłoniła się. I tak będę musiała dać sobie radę sama. Teraz nadszedł właściwy moment, aby się pożegnać. Jak chcesz. Jajku, jaki on nieczuły! Po co mnie całował? Namieszał mi tylko w głowie, a teraz mi zostawia. Zamyślił się. Potem wydostał z zapasa mały, błyszczący kamień. Weź, schowaj w ubraniu. Wystarczy, aby dotrzeć do dowolnego miasta cesarstwa i pewnie jeszcze na przeżycie tam jakiegoś czasu. Wow, dobry brylant! Mam pieniądze. Ninja wycedził jadowicie. Jodzie, jaki on jest paskudny! Zjadłeś wszystkie rozumy? Więc idź! Wspominawszy, jakie chamstwo spotkali po drodze, May zawstydziła się, spuszczając wzrok. Posłuchaj mnie, to ważne. W skrajnym wypadku możesz włożyć kamień do ust. Jeśli będą ci okradać, znajdą pieniądze. Nie połykaj go. To może nie straszne, ale potem będzie nieprzyjemnie. Drogocenny kamień wziąć. No wziąć, nie mam chyba innego wyjścia. Jeśli będzie cię zaczepiać grupa, spróbuj udawać głupią. Śni się, przewracaj oczami. Co? Nie krzyw się, to może ci uratować życie. Poważnie pokiwała głową. Są miejsca w stolicy i na północy. Zostawisz tam list. Skontaktujesz się ze mną. To nie kontakty do klanu, a do mnie. W liście zapiszesz tylko miejsca, gdzie można cię znaleźć i nic więcej. Jeśli będę potrzebny, napisz, ukryj wiadomość i czekaj. Wow, rozumiem. To jednak nie jest taki nieczuły do końca. Zapamiętaj. Kiedy ninja upewnił się, że dziewczyna zapamiętała, gdzie są te miejsca, z zadowoleniem skinął głową i uśmiechnął się. No już, ślicznotko. Powodzenia. Dotknąć policzka Kazu, iść do wsi. A nie wiem, czy chcę dotknąć jego policzka w sumie. Dobra, dotknę, niech będzie. Palce dziewczyny delikatnie przesunęły się po twarzy Kazu. Zbliżyła się do niego. Pocałowała śmiało. Jej usta nie chciały go puścić, pragnąc zapamiętać jak najlepiej jego czułość. May odwróciła się i zabraniając samej sobie oglądać się wstecz, ruszyła w stronę wsi. Dziewczyna nie chciała, by ninja dostrzegł, jaka jest smutna. Buzi, buzi. Domy wyglądały żałośnie. May dostrzegła kilku miejscowych mieszkańców. Chłopi i przedtem byli biedni, ale nie aż tak. Kuźnia też się zmieniła. Wieś przeżywa ciężkie czasy. Przypomniała sobie dzieciństwo o wiele mniej ciekawe niż lata spędzone w mieście. A może tu było lepiej tylko w wspomnieniach? Dziewczyna zatrzymała się przy furtce. Nie mogąc się zdecydować na wejście na podwórze, rozejrzała się. Nad strzechami wił się siwy dym, na końcu jednej ulicy bawiły się dzieci, do głowy przyszło upadek. Tyle razy zastanawiałam się, co czuję do ojca. Zapewne powinnam czuć wdzięczność. Drzwi kuźni otworzyły się. Na progu pojawił się mężczyzna. I koniec odcinka? Nie, jeszcze nie. Witaj, pani. Tato, nie poznał mnie. Pojęła, że poznałaby go nawet spotkawszy przypadkiem na miejskim targu, a on patrzył na May jak na nieznajomą. Chcesz pani coś naprawić? A może kupić? Niemłody kowal skłonił się nisko, okazując głęboki szacunek, bojąc się stracić potencjalnego klienta. Robię najlepsze skoble w całym okręgu. Jaka reklama. Pamiętam. Witaj, ojcze. Chyba się zdziwił delikatnie. May? Ale słodko. Chociaż nie wiem, czy słodko tak do końca. No i mamy koniec odcinka. O, widzicie? Bursztynowa lisica, no tak. Mówię, widzicie, śmieję się, bo dostałam jeden punkcik chłodu, co zwykle wybieram pasję.
ale te odpowiedzi ostatnio chłodą spodobały mi się, więc raczej nie będę zważać na to, co jest czym, tylko będę wybierać tak, żeby mi było dobrze. No dobra, dzięki Wam bardzo za odcinek, w ogóle bardzo ciekawy, chyba dość długi, bo mam wrażenie, że dość długo już gram. No to co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie kciuki, żeby tatuś był kochany. Cześć!